Obudź się Polsko. Akcja przed ostatnimi minutami, kiedy pójdziemy oddać ten głos do urn. Co by pani powiedziała swoim wyborcom? Dlaczego mieliby zagłosować na panią? Dlaczego na mnie? Przede wszystkim ja bym chciała powiedzieć tak. Chciałabym, żeby wyborcy wyszli i poszli zagłosować świadomie. Mamy w tym roku 25 lat od pierwszych wolnych wyborów i dlatego przede wszystkim zachęcam młodych, tych, którzy po raz pierwszy mogą pójść na wybory, żeby oddali swój głos. Jeżeli nie oddamy, możemy nie mieć przedstawiciela w Unii Europejskiej i dlatego jakby w Parlamencie Europejskim, dlatego to jest niezwykle ważne. Ja zrobiłam wszystko, co mogłam do tej pory jakby sama, natomiast chcę działać dla kogoś i zawsze działam dla kogoś. I to jest przede wszystkim moje założenie, działać dla człowieka, działać dla drugiego i tworzyć coś, co będzie dawało efekt na przyszłość. Jestem zdeterminowana. Sport mnie nauczył konsekwencji i determinacji w dążeniu do celu. Nauczył mnie tego, że jeżeli ktoś mnie wyrzuci drzwiami, to wejdę oknem i będę swoje cele realizowała. Czy wyborcy mi zaufają? To już od państwa zależy. Natomiast ja zrobię wszystko, żeby nasz region rozpromować i żeby przede wszystkim działać dla regionu, dla kraju, dla Europy. No jak wiemy, w Kujawsko-Pomorskim, jak historia do tej pory pokazuje, trudno będzie drugi mandat tej samej liście zdobyć. A co potem? Nadal będzie pani się polityką zajmowała, bo jest pani nową osobą trochę w polityce, niejako spoza tego świata polityki, bardziej sportu. Ale czy ta polityka panią wciągnęła, o może? To jest takie ciekawe chyba pytanie. Wie pan co, sytuacja wygląda następująco. Ja chcę tworzyć i działać dla innych przede wszystkim. Chcę tworzyć programy, które będą programami, które będą działały na lata. I to są moje główne założenia. W sporcie także jest polityka, więc to nie jest tak, że się dopiero dzisiaj tego uczę. Oczywiście są pewne rzeczy, z którymi się was zapoznaję. Natomiast dla mnie najważniejszy jest człowiek i działanie dla drugiego człowieka. I bez względu na to, czy jaki będzie efekt końcowy, na pewno w swojej przyszłości będę chciała to robić, bo ja mam swoje plany, ja mam plan B, więc zawsze ten plan B istnieje. Nauczyłam się tego w sporcie, że trzeba mieć cel dodatkowy. I ja przede wszystkim chciałabym zachęcić państwa, żeby państwo poszli na wybory, bo to jest nasz obowiązek. Z drugiej strony także przywilej, więc zachęcam do pójścia na wybory i bez względu na to, czy państwo chcieli zagłosować na mnie, czy na innego kandydata, serdecznie zapraszam, żeby na te wybory pójść i skorzystać w tę niedzielę i oddać głos, żebyśmy mieli przedstawiciela w Parlamencie Europejskim. Już ostatnie takie pytanie. Polityka to taki trochę brutalny sport. I chyba pani sama się przekonała o tym, że nie ma lekko, że tak powiem. Czegoś nauczyła panią ta kampania? Bo czasami, nie każdy wie wszystko. Pytania są ciężkie i trudne. Nie oszukujmy się. I przypuszczam, że nie jeden polityk by pewnie się na wielu pytaniach, które pani zadano jako nowej osobie, zaciął. Czy coś nauczyło panią, że ta polityka to nie jest tak do końca aż taka fajna? tak jak wszyscy mówią, polityka na pewno jest rzeczą brudną. Trzeba mieć mocne nerwy i duży dystans do samej siebie. Trzeba mieć dystans do siebie i trzeba mieć mocne nerwy. Przede wszystkim ja się nauczyłam tego w sporcie, już mieć mocne nerwy i mieć dystans do siebie. I nauczyłam się walczyć z samego początku do końca. Dlatego jakby uczę się także na swoich jakby błędach i uważam, że wszystko w życiu jest do zrobienia małymi kroczkami do przodu. I takie są moje założenia, że ja mam cele, które będą małymi kroczkami do przodu realizowane. Dlatego chcę walczyć nie tylko dla siebie, ale dla innych. Ja swoje zaplecze życiowe mam, dzisiaj chcę działać dla innych.